Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, tym razem taki bardziej poradnikowy, ciekawostkowy. Od razu zaznaczam, że to jest moja subiektywna opinia, co ja tutaj powiem i generalnie możecie się z nią zgadzać albo nie zgadzać w komentarzach. Zachęcam generalnie, tak jak mówię, do dyskusji, żebyście wyrażali swoje opinie, chętnie poczytam, chętnie odpowiem. To tak słowem wstępu. No i oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zostawić kciuka w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Możecie, tak jak mówię, w komentarzach wyrażać swoją opinię. Oczywiście, no i wbijajcie na Discorda i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu, linki są również w opisie. Tym kciuk w górę, myślę, że to najważniejsza rzecz i po prostu go zostawcie. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam zaprezentować dwa style gry, dwa takie, można powiedzieć, dość popularne i wedle uznania wielu osób jeden jest lepszy od drugiego. To tam, tak jak mówię, no jest kwestia indywidualna, ja tutaj nie chcę nikomu żadnego stylu gry narzucać, ale stwierdziłem, że nagram o czymś takim odcinek, bo wielu z was może to po prostu ciekawić. No i tam mam po lewej stronie tutaj na monitorze taką mini ściągę, żeby generalnie wiedzieć, generalnie chyba powtarzam, sorki, żeby po prostu wiedzieć, o czym mówić i jak to wszystko mam w miarę szybko przekazać. Troszeczkę taki film nagrywany spontaniczny, ale uważam, że jest jak najbardziej spoko. O co chodzi z dwoma stylami gry? Mamy oczywiście styl gry na expa, czyli po prostu nieważne, który poziom mamy, to gramy cały czas na expa. Za tym wiąże się kilka rzeczy, między innymi ten słynny zapis lochów, czyli po prostu nierobienie lochów od jakiegoś poziomu. No i drugi styl gry to jest oczywiście styl gry na Golda, czyli taki, który ja osobiście preferuję. Jak pewnie oglądacie moje filmy, no to również o tym wiecie, bo ja raczej na każdej postaci idę na Golda. No i co? Jeżeli w ogóle, zanim przejdziemy do tego stylu gry na expa, bo myślę, że od niego zacznę, to dobrze, żebyście sobie obejrzeli taki film, który nagrałem już jakiś czas temu. Jak wpiszecie sobie w wyszukiwarkę na YouTubie Neutral393, ja może jak nie zapomnę, to tam dam w przypiętym komentarzu, to wam wyskoczy film, co się dzieje właśnie po tym słynnym 393 poziomie gry, co powinniśmy robić i tak dalej, nie? Więc dobrze, zanim obejrzycie ten film w całości, to obejrzyjcie sobie po prostu tamten, on jest dość krótki, ale myślę, że dość treściwy, bo dużo właśnie przy tym 393 poziomie się zmienia. Mianowicie tutaj w skrócie wszystko, co daje nam expa, czyli tutaj arenki, misje i tak dalej, po 393 poziomie daje nam tego expa mniej z każdym levelem, więc to nie jest tak, do 393 levela to wszystko rośnie i na przykład im mamy większy level, tym więcej dostajemy misji, expa z misji, natomiast po tym levelu właśnie to wszystko spada, maleje, ale tak jak mówię, obejrzyjcie sobie tamten film, tam to tłumaczę szczegółowo. No i teraz tak, jeżeli chodzi o początek gry, no to generalnie polecam grę na expa. Polecam grę na expa, niektórzy grają na jakimś setnym poziomie na Golda, 200. Mija się to z celem totalnie, oczywiście wiadomo, grajcie sobie jak uważacie, ale żeby to robić poprawnie, to myślę, że tutaj każdy się ze mną zgodzi, i gracz, który gra na expa, i gracz, który idzie w Golda, że do tego minimum, wydaje mi się, 393 poziomu powinniście iść na expa, nieważne co by się działo. Jeżeli chodzi o eventy Golda, to ja osobiście robię tak, że idę na Golda w eventy Golda jakoś tak od 250 levela, od 300 może, wcześniej nawet jak jest event Golda, to i tak idę na expa, bo po prostu tego Golda na tych małych levelach nie ma jeszcze wcale tak dużo. No i teraz tak, jest 393 level, co robi gracz, który wybiera styl gry pod expa? Generalnie zdania są podzielone, ale jeżeli chodzi właśnie, w sumie to nie są podzielone, no może troszkę są, ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o tego gracza właśnie na expa, to na 393 poziomie powinien totalnie przestać robić lochy. Dużo osób na przykład na W50, co ja wam mówiłem chyba we wtorkowym odcinku, o ile się nie mylę, jak tam właśnie nagrywałem z maga, dużo osób nawet robi to wcześniej, czyli tam jakieś okolice 360 poziomu, 370 już przestają klikać te lochy. Dlaczego? No dość, myślę, że logiczne i proste. Skoro po 393 levelu każdy kolejny level daje na mniej expa z misji, mniej expa za ręki, z wehikułu czasu i generalnie ze wszystkiego, z akademii również, no to lepiej po prostu te wbijanie leveli, tak sobie można powiedzieć, odroczyć. No a jednak robienie lochów bardzo przyspiesza to expienie, wbijanie leveli.
Więc na tym polega cała magia, powiedzmy, tego słynnego zapisywania lochów, żeby tego nie robić, bo no tak jak mówiłem, mija się to z celem, na logikę, możecie to sobie ogarnąć, dlaczego ludzie tak robią, po prostu no wiadomo, klikają lochy, na przykład nie, mają 393 level, zrobią trochę lochów, wbiją 395, no to już tego expa z misji dostaną mniej, niż jak tych lochów by nie robili, tylko by po prostu klepali tą mawkę pod expa na tym 393 poziomie na spokojnie, potem 394, i tak dalej, i tak dalej. To tak tłumaczę troszeczkę, żeby bardzo dotrzeć prosto, ale chyba rozumiecie, o co mi chodzi. Więc tak jak mówię, no 393 poziom, wedle uznania, niektórzy mogą nawet wcześniej, tak jak mówię, gracze pod expa nawet w okolicach 370, w miarę możliwości, no bo wiadomo, że tutaj na przykład taki loch jak Esteros musicie zrobić, a to są właśnie gdzieś te okolice 370 levela, no bo musicie sobie znaleźć jajko tutaj na przykład w wodzie, nie? Więc tutaj w miarę możliwości, ale tam ewentualnie jakieś tornada, no i tutaj tą strefę mroku, no to generalnie polecam wam po prostu zostawić. No i teraz tak, lecicie tego, tą awkę, to jest dla takich graczy, myślę, że dość wytrwałych, no bo lecicie praktycznie z samą awką do, to już wedle również uznania, ale przeważnie osoby tak robią, że gdzieś okolice 480, 490 nawet levela dobijają samą awką, oczywiście awkę robią cały czas na expa. No i te wszystkie lochy, które przez te, no tak naprawdę około 100 leveli, których nie robili, no to wtedy robią to na raz. I dzięki temu tego expa wbijają no multum, no i po prostu na te 10 leveli, czyli z 390 do 500, przeważnie właśnie ludzie w okolicach 500 tak robią, sobie te lożki robią i dobijają ten 500 level. Więc no, taktyka bardzo fajna moim zdaniem, jeżeli ktoś lubi grać na expa, no to jest to bardzo opłacalne, bo naprawdę można w tyle zostawić resztę serwera. I jeżeli chodzi jeszcze o expa, no to standardowo, jeszcze właśnie o tą taktykę na expa, no to tak, standardowo wehikuł odbieramy przed wbiciem każdego levela, albo po prostu codziennie, najlepiej codziennie, wtedy nie ma problemu, generalnie przed wbiciem levela, żeby tutaj po prostu tego expa dostać więcej, to są detale, no ale wiadomo, a rękę również robimy przed wbiciem levela, no wszystko tutaj staramy się, co nam daje expa, to robić przed wbiciem levela, to jest jakby logiczne. No i jeszcze pokazując wam tutaj na przykładzie, dlatego jestem właśnie na naszym wojowniku na W40, pokazując wam właśnie bardzo dobry przykład In Your Face, o którym często poruszam jakby jego temat. Ostatnio pamiętamy, że dostał jeszcze z tego błędu, zamiast jednego levela to 3 łącznie, generalnie no tam były jaja, więc tego expa dostał troszeczkę za darmo, powiedzmy, no ale trzeba mu oddać, że zobaczcie, bardzo dużo lochów sobie zostawił, no i tak jak wtedy miał tam przewagę chyba 3-4 leveli nad nami na ostatnim odcinku z wojownika, tak teraz ma tych leveli przewagę no 11, więc zrobił około 45 leveli w okolicach właśnie 45 lochów, przepraszam, właśnie w okolicach 470 levela, no i dzięki temu tych 10 leveli wbił. Wiadomo, no każdy loch tam daje 300 milionów expa, bardzo łatwo to sobie policzyć. Także no tutaj on zrobił to no dość dobrze, można by powiedzieć, no i teraz jeżeli chodzi o expa, no to ciężko go będzie dogonić. Co za tym idzie, on musiał cały czas iść w expa, tak mi się przynajmniej wydaje, tak to miałoby to ręce i nogi, no ale tutaj jeżeli chodzi o jego podstawy, to zobaczcie, 22, 200 i powiedzmy 13, czyli łącznie powiedzmy 35 tysięcy w zaokrągleniu. My te podstawy mamy trochę lepsze teraz, bo mamy 27, no nawet nie bardzo, nie takie bardzo lepsze, nie? Mamy tutaj prawie 36, więc nie ma takiej ogromnej różnicy, także no tutaj akurat on jest moim zdaniem ewenementem. Nie mam pojęcia, jakim cudem on robił awkę na expa, a jednocześnie utrzymał tak wysokie podstawy. To są top 2 podstawy na serwerze, bardzo zbliżone do naszych. No nie mam pojęcia, to jest akurat dla mnie dziwne. Tutaj dochodzi jeszcze kwestia legendarnego lochu. Bardzo możliwe, że on ten legendarny loch właśnie idąc w expa spamował, żeby te podstawy utrzymać na jak najwyższym poziomie, bo wiadomo, że no jak władujecie odpowiednią ilość grzyba, to nawet obecny legendarny loch, który nie daje, sorry, coś mi tu lata, który nie daje jakichś tam bardzo dużych ilości golda, no to jednak mimo wszystko właśnie robiąc go multum razy i wydając tych grzybów dużo, no to jednak i tak tego golda swoją ilość zarobicie. Także tutaj no wygląda na to, że on cały czas szedł w expa i jednocześnie robił wiele razy legendarny loch. Nie pytałem, nie śledziłem też jego postaci tak naprawdę jakoś bardzo. Na SF Toolsie mógłbym to robić, codziennie skanować, no ja się tutaj wolę skupić na swojej postaci, ale jednak trzeba przyznać, że
On jest właśnie, jeżeli chodzi o taką taktykę na expa, najlepszym przykładem. Jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, no to wiecie, jak to tutaj z nim wyglądało, że tutaj te levele były bardzo zbliżone do siebie, no a teraz zobaczcie, jak on nam odskoczył. Troszeczkę broken taktyka może wam się wydawać, w sensie takim, że no on tutaj ma, pamiętajmy, że oczywiście idąc na expa, te podstawy, to będzie, jeżeli chodzi o podstawy, to będzie dla was... tutaj no po prostu generalnie statystyki będą słabsze, jeżeli idziecie na expa od kogoś, kto będzie szedł na golda. Tu akurat tej różnicy aż tak nie widać, bo mówię, no on tutaj musiał naprawdę, wydaje mi się, że legendarne lochy po prostu spamować, ale generalnie na ogół to widać, że tych podstaw taka osoba idąca na expa ma mniej. Zresztą no In Your Face miał tutaj bardzo te statystyki do przodu, teraz już ma na przykład względem nas do tyłu, nie jest to jakoś ogromna ilość, jak sami widzicie, no ale jednak jest, więc no tutaj te levele, jakby to, że zapisywał te levele, przypłacił kosztem statystyk, także no to jest jakby logiczne. Więc tak wygląda, jeżeli chodzi o granie na expa. Tak jak mówię, chyba to, co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Stop z lochami, awka cały czas na lochy. Stop z lochami, tak jak mówię, między 370 a 393 levelem, to już wedle waszego uznania, i po prostu jakoś to idzie. No i teraz druga sprawa, jeżeli chodzi o golda. Gold, przede wszystkim od którego poziomu na tego golda przejść. Ja osobiście preferuję 420 poziom i moim zdaniem różne są taktyki. Niektórzy przechodzą na 450, niektórzy na 430, niektórzy już na 400, ja tak robiłem na kilku swoich postaciach, ale takim moim zdaniem oczywiście optymalnym levelem to jest 420 poziom. No i co ja tutaj na przykład na tym wojowniku zrobiłem? Ja osobiście dobiłem sobie 393 level lochami. Na 393 levelu odebrałem wehikuły, ile tam miałem, to odebrałem, bo to był, to 393 level to jest taki pig expa, na którym dostajemy ze wszystkiego tego expa najwięcej, czyli między innymi właśnie z wehikułu, no a później z każdym kolejnym levelem, tak jak mówiłem, idzie tego mniej. No i od 393 levela do 420 leciłem sobie samą awkę i robiłem ją jeszcze na expa. Myślę, że dało mi to dość dużo, dlatego że w tym momencie, jak widzicie, no level topowy na tym serwerze, tutaj Netratox ma 472, ale on najprawdopodobniej cały czas idzie na expa, więc no tutaj, chociaż nie wiem, no ciężko mi się wypowiadać, ale tak mi się wydaje, w każdym razie, albo po prostu lochów ma troszkę więcej zrobionych, no to akurat znikoma różnica. W każdym razie, no nawet zobaczcie, że jakie mają levele berserki, czyli takie klasy, które faktycznie tych lochów mogą zrobić bardzo dużo, więc tutaj nawet tych berserki topowych niegdyś z tym expem zrobiliśmy. Tutaj Pikachu na przykład, te 468 level, Pikachu topowy wojownik, no a teraz jak sami widzicie, no też tych leveli troszeczkę do nas traci, i zresztą expa równie, w sensie expa, i zresztą statystyk również, jeżeli chodzi o podstawy, do nas traci, więc myślę, że ten ruch był dość mądry, tak przynajmniej mi się wydaje. No i właśnie na 420 levelu zrobiłem wszystkie lochy, zresztą był z tego odcinek, których nie klikałem przez ten dość długi, można powiedzieć, okres czasu. Zrobiłem wszystkie te lochy, wbiłem tam, nie wiem, który level, 424 czy coś koło tego, tak jak mówię, kto oglądał odcinek, ten wie. I od tego momentu już zacząłem sobie iść na golda. Tak to u mnie wyglądało. No i oczywiście mimo wszystko staram się tutaj przed wbiciem levela robić arenkę, bo to i tak daje expa, robić tutaj no generalnie wszystko wehikuł. Z wehikułem jeszcze się zastanawiam, no bo w teorii idąc właśnie na golda, w teorii ten wehikuł należałoby zbierać, co zresztą ktoś tam z was mi pisał kiedyś, należałoby zbierać i odbierać go na jak najwyższym poziomie, bo wtedy tego golda idzie najwięcej, nie? Ja go póki co odbieram codziennie, więc jakby staram się mimo wszystko o tym expie myśleć, więc odbieram go codziennie. Nie wiem, czy to jest najrozsądniejsze. Może jednak warto by tutaj było się na ten full gold, powiedzmy, tryb przełączyć i faktycznie ten przygodomat zbierać sobie do fulla i odbierać na jak najwyższym poziomie. No nie wiem, z tym się jeszcze borykam, ale to tak jak mówię, w tym momencie mimo wszystko odbieram go codziennie. No i oczywiście lożki robię regularnie. Dlaczego? Ano dlatego, że tutaj no jednak wiadomo, im wyższy level, tym idzie więcej golda z awki, więc dobrze te lochy mieć na jak najwyższym poziomie, żeby po prostu mieć jak najwyższy level, no i tego golda jak najwięcej. To również wydaje mi się, że jest dość logiczne. Czy można tą taktykę jakoś łączyć?
No ja osobiście nie przepadam za łączeniem, w sensie można próbować, można coś tam sobie testować, ale ja osobiście za bardzo nie, no bo wiadomo, jak chce się mieć i dużo expa, i dużo statystyk jakimś takim powiedzmy tanim kosztem, czyli właśnie połączeniem jednej i drugiej taktyki, no to zazwyczaj wychodzi z tego wiadomo co, więc ja nie jestem jakby fanem, no bo co, no załóżmy, że od tego 420 levela idziemy już na golda, ale nie klikamy lochów, no więc powiedzmy, że no tego golda dostajemy, ale jednocześnie tego golda będziemy dostać mniej, bo mamy niższy level niż jakbyśmy po prostu te lochy na bieżąco klikali i tam wiecie i je powiedzmy no wiadomo o co chodzi, nie? Ja tutaj to łączę tak, że po prostu te lochy chcę mieć jak najbardziej dopchnięte, żeby ten level mieć jak najwyższy i po prostu więcej golda z tej jawki zdobywać. Także tutaj jeżeli chodzi o łączenie, no to ja osobiście bym tego nie łączył, ale nie mówię, że to jest jakieś tam złe, nie sprawdzałem tego, więc jeżeli ktoś chce, to może posprawdzać, chociaż no moim zdaniem no tak średnio, jakby nie wyjdzie się na tym dobrze, no bo wiadomo, awkę robisz też na golda, więc jakby przy zapisywaniu, jeżeli chodzi o styl gry na expa, no to to ma sens, że tą awkę robisz cały czas na expa, więc jakby wykorzystujesz na tym jak najniższym levelu, dociskasz jak najwięcej tej awki z tych misji, tego expa z tych misji i po prostu to ci się zwraca później, bo robisz sobie dzięki temu przewagę, niż jak ja na przykład teraz robię awkę na wyższym poziomie niż tutaj, załóżmy, nie wiem, powiedzmy Ice Ghost robi na niższym, więc tego expa z tej jawki ma więcej, ja robię na wyższym, więc mam go mniej, no i tutaj no dzięki temu robisz przewagę, nie dość, że nie masz levela jakby, bo zapisujesz te lochy, no to jeszcze robisz tą mawkę na golda. No takie dziwne, nie? W sensie moim zdaniem nie bardzo. Ale to są moje zdanie, tak wam myślę, że skróciłem takie dwa style grania. Styl grania pod golda i styl grania pod expa. Jeżeli was jara w skrócie wysoki poziom, no to robicie pierwszy styl, czyli pod expa. Jeżeli was jarają wysokie statystyki, to robicie drugi, czyli pod golda. Różne są opinie, bardzo dużo ludzi się kłóci między sobą, co jest lepsze. Ja myślę, że nie ma co się kłócić, tylko można po prostu wyrazić swoją opinię i grać generalnie tak jak wam się wydaje, że jest to lepsze i tak jak dla was jest to wygodniejsze. Tyle, więc jakby wyrażajcie swoje opinie w komentarzach, mam nadzieję, że będą merytoryczne i że ewentualnie coś tam sprostujecie, jeżeli z czymś się nie zgadzacie, ale myślę, że chyba wszystko powiedziałem wedle tego jak ja uważam, także to jest chyba okej. No i dziękuję wam pięknie oczywiście za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak to zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha i oczywiście tak jak mówię, komentarze są dla was, żeby wyrażać swoje opinie i swoje zdanie, co wy na ten temat myślicie. Też się chętnie dowiem, tak jak mówię, bo wielu rzeczy się przez ten, powiedzmy, prawie 2 lata już w sumie prowadzenia kanału dowiedziałem właśnie od was z komentarzy, więc teraz również może czegoś ciekawego się dowiem. Wszystko. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!